Odcinek główny. Walka z kornelowską demenskością Polski. I według propozycji politycznej demenskości, demencji dla Polaków, Polacy zawsze muszą widzieć kuluary polityki. To znaczy to samo, że oni będą widzieć tyłek tej polityki wewnętrznej i zewnętrznej Polski. I tylko z tego tylko oni ją będą oceniali, kurde. Po pierwsze, z kim spotkał się premier Rzeczpospolitej? No z kim? No z panią... Profesor Małgorzatą Gersdorf. Tak, to wiem. Spotkał się z emerytką, czy też spotkał się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Myślę, że to nie jest moja sprawa, ani pani redaktora. To jest właśnie między władzami. Pytam o pańską opinię, panie pośle. Moja opinia jest taka, że ja nie jestem specjalistą prawnym. Czy pan nie ja wie, z kim się spotkał? No i patrzcie, rozumne społeczeństwo, wspólnota polskie i porównujcie, co mówię. Dostojny obywatel polski Mateusz Morawiecki, obecny premier, i co mówi jego świrek, dziadek, którego trzeba uśpić natychmiast. Mateusz Morawiecki mówi na uczelniach dzisiaj, że studenci powinni być takimi tacymi patrioci i reszta. No, normalne rzeczy, cytuję filozofów polskich i reszta naukowców również. A co mówi nienormalny właśnie, że Kornel Morawiecki, że trzeba sprawy z sędziami polskimi, z Gersdorf różne, załatwiać wyłącznie w kuluarach. W kuluarach załatwiać. Dlaczego? On mówi, żeby nie zdarzywać łbami polskie społeczeństwo, nie dzielić jego Zachód, wschód, lewica, prawica, i żeby to nie fermentowała jakaś tam rebelia, to na tyle Polacy idioci, że nie odróżniają złych polityków, złych sędziów i dobrych, dlatego ich trzeba zderzać łbami, żeby jakaś rebelia była, i załatwiać wszystko w kuluarach. Premiera mojego syna, prawda, to on też chce załagodzić ten spór, bo go to dotyka, bo to dotyka Polaków, bo ten spór przekłada się na spory między dużymi grupami, między połową Polaków z drugą połową, i to gorzej się rządzi takim krajem. W kuluarach, właśnie, że patrzcie, studenci, uczni, dzisiaj my rozpatrujemy taką poważną sprawę, jak sąd konstytucyjny, sprawy którego będą załatwiane w kuluarach lub kuluary mogą być różne, na przykład toilet, na przykład ubikacja, i tam wy możecie też o tych wielkich sprawach Polski, wewnętrznych, o sądach też decydować, tylko bądźcie uważni na kible, bo tam mogą być podsłuchy, kurde, pędzące króliki mogą być, byle kto. Tak trzeba sprawy załatwiać, kurde, mówię, ten nieśpiący szpieg, którego Polska nie może uśpić, bo on ktoś, on... Bo, kurde, państwo zostanie podzielone i pozabije jeden drugiego. Wy, młodzież, gdy nie decydujecie o wszystkim w kuluarach, wy narażacie się na rewolucję, bo wy jesteście naród bydło, u was nie ma swojego mózgu. Dlatego tylko w kuluarach, kurde, i nic, tak mówię, ten nieśpiący śpiech, kurde, jeszcze którego nie uśpili, naród polski normalny, patriotyczny. A ja powiem, kto, kurde, powinien z tymi sędziami proniemieckimi i prorozbiorczymi, lewakami, szmumachami rozmawiać. Służby specjalne, ale tak rozmawiać, żeby to oni nie mogli donieść i poskarżyć się na te służby. Trzeba z nimi, z tymi Gersdorfami różnymi, takimi samymi jak i Kornel Morawiecki, rozmawiać tak, żeby oni zrozumieli tak kosmiczno, że gdy oni będą tworzyli w Polsce układ antypolski,
pro-niemiecki lub pro-radziecki lub pro-radziecko-niemiecki lub jeszcze jakiś, oni zostaną uśpione, kurde. I oni i ich rodziny zostaną tam, gdzie pozostali oni i rodziny patriotów polskich, które walczyły za niezależność, niepodległość. Tam, gdzie są syny, zabite syny pułkownika Kuklińskiego, tam, gdzie leżą cały wielki, wielki, wielotysięczny cmentarz tych patriotów polskich, tam będą i te dupy wsadzone. Właśnie, że nie tam, a w piekle. Tych paskudnych sędziów, którzy nie chcą nic znać, bo rozmawiać z nimi w kuluarach bez sensu, bo oni pracują, oni, blin, przedstawiają proniemieckie lub proradzieckie siły, a oni jako zagrad otriad. Oni nie dadzą im coś mówić, oprócz tego, co oni powinni gadać, mówić i działać, jak sędzia Tulej. А не якісь там кулуар, які курди кулуари, блядь. Доблота, блядь. До шамби, фак. Кулуари, он, блядь. Чому ти дітей учиш? Ти, пердонентний швір. Корнел Муравецький. Ну, я очевидно вже розумію, що поляці більше мислять характерологічний трип, тип. Мышление такое больше эмоциональное, что они również тут користуют больше с эмоций, с погарды, с разных таких примитивных человеческих, так сказать, учуч. И власне они так мыслят, курды. Так само, как власне пару минут тому я распендился и пшут мне, курды, полицейские выезжаем. І на ніц ні на кого не бачу. Так когось там залатвілі, і вони так джух, шепчутка, і я тут, а я на курди. Добре захамовач вздовж, а так би в'єбався в них, і був би ще винен. От такий трип мишлення, як владзу не маєм, ніц не мислюм, опроч своєї владзи. Курди, отак і життя, так і політиці, всенджі, всістко так, нестети, залатвяєм. Dlatego ja mówię, że Kornel Murawiecki swoim myśleniem, kiedy dorwał się do władzy, on pozazdrościł, zwykła zazdrość dla swojego syna, obecnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. Po prostu pozazdrościł jego sławie, że Polacy już jego lubią, nie te stare pierdoły, które wybrzmiła ten idiota, kurde. Корнел Муравецький, НДчка та ненормальна, недорозвинента, курди. І через таку примітивну заздрощ он і нєще такі бздури помети гувна на свого сина. Але ніби то, щоб то виглядало, ніби то старче політичне, курди. Смішні, бачиш на того вар'ята. І очевидно, що в рух, як Польщі, так і України, дуже скутечно діяло на тим терені баранів, ідіотів, погардливих. Він дуже вміє ними маніпулює, бо ці ідіоти ніц не можуть поробити за своїм паскудним гріхом, за своїм ідіотизмом погардливим. І вони дуже латві для розпрацювання служб були яких. А я ему говорю, что то идолопоклонство, то поклонение перед идолами, а теперь поклонение перед политическими идолами. Нации польской, не все, дзięki Богу, есть люди разумные и мыслят не только эмоциями. И теперь допроводила тот же тен идол пердальнентый, стал швиром, стал курды, деменция захворал человек. І позаздрощив сину своєму. А нація мислить, що то до розуму, до думи треба з його пєрдов, вибжмиваних в телевізії польській, взьонч. Я пєрджелі, як і встид поляцям.
A dlaczego Jakie Kuna? Bo jego tak przedstawili dla społeczeństwa polskiego, bo znają to społeczeństwo polskie zewnątrz, politycy. Jego przedstawili jak ikona, jakaś sranna indycka ikona solidarności, nie tej lewicowej, jak zdrada Frasyniukowska, a ten prawdziwy sól ziemi polskiej. I on tam siedzi na mediach, coś wypierdolne, coś filozoficznego. I Polacy wszyscy, modlą się na niego, jego słowa. I teraz co my widzimy? To drugi Frasyniuk, tylko endecki Frasyniuk. To wstyd, kurde, polski. I teraz Polsce wstyd za swoje ikono idolopokłonstwo. To co, kurde, mówią ci pierdolnięty, путиновські швіри, вроги сполечності демократичної, вроги чоловіченства, терористи. Це вони мовлять. Тих, яких називає Корнел Моровецький братцями росіянами. І розширення теренів, в яких він жиче Польсе. І всьому цілому тому блоку варшавському. Це вони мовлять, що вони бендом проводили завжди гібридові війни, але коли вони будуть пригрівати, вони експлодують цей світ. Цей світ вони експлодують, знищують. Через те, що вони будуть пригрівати, щоб то не достало ще цей світ нікому, опроч їх, опроч тих паскуд путіновських, яких він називає росіянами. Przecież to nie jest tak, kurde. No i według jego logiki, tego Kornela Morawieckiego, tego świrka idiotycznego starca, wychodzi, że on propolski. To w czym ta propolskość u niego wyraża się? Tym, że hybrydowa wojna rosyjska powinna trwać, bo żeby no nie eksplodował cały świat razem z Polską, ale niech ta wojna hybrydowa rosyjska będzie trwała na Ukrainie. I on gada, mówi i robi tak, jak robili rabiny, chytro wyruchane rabiny, że w swojej dupie było ciepło i przyjemnie, a reszta świata niech oni w krwi spłoną, zniszczą się. Kurde, zwykły rabin, ciągnie jego żydowska ta плеч. І я, звичайно, вже мав надію, що його син Матеуш виховався не в таким хитше вироханним вихованні, захованні, як його отець. Що він там робив в тим в'язненні? То саме, що і Фрасенюк. Тільки Фрасенюк і Лех Валенса. І його валенцовська спшедовчина działalność była na krótką perspektywę, żeby sprzedać odraz Polskę, a tego świra długotrwałego na dystans wielki, kiedy w ogóle źle będzie Rosy, wtedy powstają takie grzyby, grzybicy paskudne. Oni wszędzie, we Francji, we Włoszech, ich sporo, takich sporów, kurde, grzybicy, które zaczynają podnosić ten bandytyzm i terroryzm putinowski. Rosyjski, tam kremlowski, raczej kremlowski, putinowski, bo teraz bardzo wiele Rosji powstaje przeciw Putina. I wychodzi, że ten paskudny Kornel, on przeciw tych Rosjan, już przeciw Rosjan, który powstają przeciw swojego zbrodniczego reżimu putinowskiego, kurde. І коли Лех Валенса уявнив себе Шепчутка на тих міст і жучив польське в пазури ВОСи, бандьорства, мафії ружних, Пушковських, там, Воломінських, є ще якісь, то той швірок був заложений на довготерміновому перспективі, коли в Росії почне все валять ще. Він як жовніш встає, може його в дупі там вложили в спреснелі якомусь капсули, że ona jako nowiczok eksploduje, kiedy on nie będzie gadał takich bzdet, kiedy on nie będzie odbieliwał terroryzm putinowski.
Ja właśnie nie sądzę, żeby u Maćka było aż tyle krwi żydowskiej, jak u jego ojca, niestety, bo on zachowuje się tak samo, jak mówił nie tak dawno Marian Kowalski o tym, że przy wstąpieniu do NATO Żydzi przez zdradziecki rząd, wtedy Kwaśniewski był, mi się wydaje, zarządzili od Polski kontrybucji za majątki. Ale my wiemy, o co to chodzi. Przez taką władzę sprzedawczynią prożydowską ci Żydzi i zaczęli podnosić to w mediach, w swoich, wszędzie, a pro niemieckie, lewicowskie media w Polsce na to zgodzili się, oni byli tylko za, żeby tutaj było rozszerzenie, getto było żydowskie, nie było nic polskiego i oni tutaj rządzili, jak rządzili przed wojną. Co i doprowadziło do 1939 roku. I na ile ja zrozumiał, te kamienice w Warszawie, nieruchomości, najdroższe, chcieli sobie podpierdolić, skradnąć Żydzi. Niby to potomki i właściciele, ale my wszyscy wiemy, że ci właściciele lub uciekli, lub spłynęli w piecach i kamerach gazowych na Majdanku i w Warszawie. A skąd i dlaczego u narodu niemieckiego i u Hitlera była taka nienawiść do tych Żydów w Niemczech? Dlaczego oni sprowadzili do Polski kamery gazowe dla wyniszczenia ludności pokojowej, ni w czym nie winne? Bo rabiny w Niemczech, kiedy po pierwszej wojnie światowej Niemcy zdradzeni przez taką prożydowską władzę w Niemczech przychodzili do domu inwalidami, crippled, niepełnosprawnymi i kurde, że braćili tam, między Niemców, ci Żydzi w Pejsach chodzili po restauracjach swoim, ze swoimi dziećmi, z rodzinami, a ci Niemcy, żebracy, którzy przyszli z pierwszej wojny światowej, crippled, niepełnosprawni, chodzili i prosili u nich, dajcie, dajcie pieniążku, dajcie złotóweczkę, dajcie mareczkę. A oni przyli won, śmiecie szwabskie, przyli, fucking Niemcy. I stąd podniosła się nienawiść i nie tylko z tego. Wiele różnych innych też powodów było. A dlaczego rządy polskie podnieśli nienawiść przeciw Ukraińców, które wylała się nienawiścią przeciw Polaków u Ukraińców? Przez takie same zachowania żydowskie, prożydowskie, tryb zachowania w chrześcijaństwie, prawem, bo Talmud u nich jako za prawo i Kabbala zamiast Tory. Kabbala i Talmud zamiast Tory, zamiast zasad chrześcijańskich. I oni tak obchodzą się z innymi nacjami. I Polacy, że rząd polski właśnie, że nauczył się u Żydów, co wylało się w krew dla zwykłych, ni w czym w ogóle niewinnych Polaków. No i właśnie, że w ukraińskiej powstańskiej armii nie było Żydów w zarządzie UPA. Tam były tylko krawcy, piekarze, tam jeszcze ktoś. Oni dopomagali upowcom, ale oni nie rządzili upowcami. Dlatego bardziej i przetrwała ta ukraińska powstańska armia. Nie wiem, jak w zarządzie Armii Krajowej, na pewno to samo. Bardzo szkoda, że przez swój charakter idolopokłonski i w Armii Krajowej również, bo tam też Polacy były, choć i nacjonaliści. Ona ta AK była zawiedziona przez komunistów i reszta, rząd londyński. Tak wyszło z powstania warszawskim, niestety. Przez ten idolopokłonski charakter, który trzeba wypierdalać z mózgu i duszy polskiej. Niech tam lepiej będzie duchowność. No i to znaczy, że i AK, i UPA ze zdradą, jak to się rodzili u sobie. Co nie powiesz o dzisiejszym, o
teraźniejszym, o nowoczesnej Polsce i Ukrainie również, bo force oni wtedy, jaka otrzymywali nie od Żydów, żeby potem zdradzać swoje organizacje, a otrzymywali z innych, drugich źródeł dochodów, a zwłaszcza, że od miejscowej ludności, którą Polacy niestety skutecznie prześladowali i wypędzali, żeby tam nie było ruchu oporu ukraińskiego, a żeby był tylko ruch oporu polski, który przez zdradę częściowo rządu londyńskiego i inne, i komunistów, które niby to obiecywali Polsce niepodległość, żeby oni podnieśli, podjęli powstanie warszawskie i doprowadziło do klęski tego ruchu niepodległości. No i co to znaczy, że kiedy była w USA, kiedy trzymała w strachu, co robiła Polaków, Polskę, politykom Polski, polityków rządzących również, to wtedy i Korneluszka Morawiecki, i różne politycy krzyczali, że oni chcą przejrzystości, oni chcą prawdy, oni zawsze chcą, żeby wspólnota znała, wiedziała o tym, że ich torturują, że znęcają się i ukrywają to wszystko. W mediach pokazują tylko dobre, tylko to, co władza ta śmierdząca lewacka kradnie. Odbiela tylko tą władzę. A teraz Kornel Morawiecki chce nie przejrzystości w mediach i wszędzie z władzą, a chce kuluarno rozpatrywać z tą kastą nadzwyczajną, z tą Gerstów różne, ten sędzie Tulei, Hulei, których trzeba usuwać w ogóle ze sceny, nie tylko tam politycznej, sędziowskiej. Wypierdalać ich podalej z Polski, bo oni stąd nigdy nie odejdą, bo oni wykonawcy, oni wasały innych obcych wywiadów, służb i polityków i wpływu. Oni inny wpływ niż polski. Taki samy wpływ, jak antypolski okazuje zaraz ten Morawiecki Kornel. Ta walka jest między nami, między sędziami, między tą rzeszą elitarną. Dziesięć, to są wykształceni, to są mądrzy. Ja wierzę, że patriotyczni ludzie, którzy też walczą o swoje przywileje, ale też nie można tak, nie można to jest w ogóle cała filozofia jest zła. Musimy się bardziej, jeżeli chodzi o tych szczytach... Ja wiem, kochajmy się, jak mawiała Adam Mickiewicz. Nie chodzi o kochajmy się. Uśpić trzeba którego, lub niech on od wstydu zastrzeli się. A jego od tego wstydu, prawicowe media, nie tylko uciekają od jego bredni, a na obrót dają jemu efir, czas medijny. Tylko mówią, żeby on tam nic nie mówił już o Ukrainie, o wojskach NATO, tego, siego. Tylko coś takiego o wewnętrznej parlamentarskiej polityce i tyle. Co to? Co to za nadzwyczajny idiotyzm teraźniejszej prawicowej Polski, tak? Przez co? Przez walkę, przez krew oddaną Lechem Kaczyńskim, Anną Walentynowicz, tak? Teraz taki stosunek do Polski, do prawdy, do przejrzystości. Kurde, to obrzydliwy wstyd. Był taki dobry, co on jest, dzięki Bogu, żywy, taki honorowy człowiek, pułkownik Mikołaj Przybył, który prawie nie puścił sobie kulę w łeb, kiedy wojskową prokuraturę ten rząd pierdolnięty Tuska, Szmulska, Komorowskich, reszta, jeszcze nie Kopaczowski, zebrali się w wojskową prokuraturę zniszczyć i oddać ją w ręce, w łapy tych gierzdorów, tych tulejów, paskudnych cywilów lewackich. Wojskową prokuraturę w lewackie cywilne ręce oddać. On prawie nie strzelał, no strzelał, ale nie trafił sobie w łeb. To był, to sam jest, dzięki Bogu, żywy, ten honorowy człowiek. On nie chciał tej kasty nadzwyczajnej, żeby ona sądziła polskich wojskowych. To wojsko polskie, to święte słowo
dla Polski, ale nie dla świra Kornela Morawieckiego, chorego, pierdolniętego endeka. Wstyd, kurde, takim działaczem. Wstyd dla Solidarności. U nas takie same WSY, jeszcze gorsze, zabili swoje czasy Mieczysława Czernowoła. To był wielki ukraiński polityk, proукраїнський народовець. Gdyby on stał prezydentem, byłoby, no, super. Ale jego zabili. No sens w tym, że jego synek okazał się takim paskudnym, gówniażnym, gnida padla świrem, że poszedł na służbę całować dupę temu paskudnemu kryminalisty Janukowiczu. Patrzcie, jego syn Вячеслава Чорновола, Тарас Чорновол пішов до російських служб працювати на них. Оказав, що гнідом, втичком, паскудним. А тут і на оборот, вже син нормальний, Матеуш Моровецький, а тен стажець оказав, що ідіотом, деменційним, бо позаздрощив своєму сину. І зараз вставя йому кії в коло. При своєму деменці, при свій ідіотичний розум ендецький. І коли тим дебілом, люб політикам польським, люб політикам українським, видаючим, люб народу, через уста тих політиків, які той народ собі в ухо, в мозг вклада таке пердоли, що ну, нібито Росія вже заслаба, вона далека, вона ніц з Польси не зробить. А це там німці, у німці під американами. І решта вимишляємо собі такі, ну, приємні речі для того, щоб їх мозг завжди був такий пердольнєнтий, як під алкоголем, як під наркотиком. Приємності, чонгле. І та це люди, народ, куди перестаємо бути на бачності. І потім до них приходять страшні речі. Люб вони через свій такий розум теж на колянах бендом лазять при будь-яким жонді, при будь-яким краю. Бонч там Польська бенджі, бонч там Рожвір бенджі. Ну то бидло, біомаса, воно не розуміє, у неї мозг не працює як треба, щоб аналізувати, в яким гувні чонглі вони знайдуємо ще, рівніше, як і в Україні. Їм здається, що то все виграно, супер. Всіх опердалять зараз можна, то через погарди, так і джех свій. Люди оказуємо ще потім в дупі великій, в гумні, в шамбі. Бо чому так? Бо, курди, то комуністична Росія зажондзала теренами по-ялтинськими. Зараз тієї Росії нема. А моці, моцнощі, теж нема у Польщі. Том такі, яка була при обласності укладу Варшавського. І це з тими теренами зараз наразі відомо, що то польське. І дякую Богу, щоб так тривало вічно. Але бачите, Польська пошрідку. Там німці, ту Україна, Білорусь, Литва, Лотва, Балтицькі краї. Коли Польська бенче така паскудна, як при другій Речі Посполіччі, бенче всіх опердалять, здрадзять. Бенче вона кастом надзвичайним, та Польська, а для решти свята вона так гувно бенче погардом своїм демонструвати. То це бенче. То бенче тот же, чи краї, Литва, Лотва, Україна, Білорусь, зекцом, попросту бути ближче до німець. І чим те німці ближче, тим їм бенче лепій. Люб вони бендом в Прусах, люб вони бендом на Шльонську. До чонгнон ще, до тих німець бенче Латвій. І то бенче лепій для тих народів, які хочуть працювати і заробити більше, ніж в Польсі. То власне ж, то очевидно ж. Бо поляці їм опроч погарди ніц не можуть запропонувати і задемонструвати. Опроч того, вони самі для себе ніц не можуть запропонувати і задемонструвати, опроч гувна поділення і погарди. І не тільки в політиці.
i logika tutaj są polityczne, geopolityczne, nie są jakaś tam nadzwyczajna, taka sama jak u Morawieckiego, który lubi Rosję, tak, putinowską Rosję, zbrodniczym, terrorystycznym zboczynom, on odbiera ją, chce sprostowania sankcji, odmiany i reszta, chce, żeby ta Rosja i jeszcze ktoś, bardziej Rosja, załatwiła Ukrainę, potem bałtycki kraj, niby to Polską nie ruszy, bo Polska zdradziła i Ukraina i bałtycki kraj, tak, no, patrzcie, logika taka, że jak to, co ty przestępca, albo kolaborant przestępców, to ta przestępskość przyjdzie przez rząd prawa duchownego do ciebie, kurde, i załatwia ciebie, to i Ukraińcom, i Litwinom, Białorusinom, jeszcze komuś będzie łatwiej i bardziej korzystniej jeździć do Niemiec i bliżej do Prus i do Śląska, niż do Polski. Ja chcę, żeby jeździć tam do Polski, ale Morawiecki swoim takim zachowaniem chce przez swoją demenskość, ale czy media w Polsce, TVP 1, tam 2, 10, 3, 50, też demencyjnie, tak? Wątpię. Znaczy, dlaczego oni jemu, temu staremu, którego nie uśpił jeszcze Maciek, dają efir, dają czas, efir, tysięcy, milionów Polaków jego oglądają. Dlaczego to robi się? Dlaczego taka zdrada? Dlaczego taki idiotyzm? Dlaczego PiS tak siebie zachowuje? Niegodnie z tym Morawieckim. Tylko ten świr wypowiadał się o kochaniu do Putina. Na następny dzień Ewa Bugala jego sadzi u siebie tam na kolanach i pytaje jakoś bzdety ekonomiczne, tam parlamentarskie. Ну як то ще називає? Евочка, кохання, Бугала. Як то не примітивізм, курди, політичний. Як ще так можна? То гірше, ніж Герздорф. Герздорф мовить, так, я лівацька курва. Але правіця польська і ПІС мовить, що ні, вони патріоти. Але на ділі заховуємося як? Як курда жиджі в Україні, так заховуємося як Порошенка в Україні. То цілковитий ідіотизм тієї політики, то примітивізм, то генетичний пожом на тилі, на ілі мовив Гітлер о тим, що то унтерменші, що їх треба нищити, бо вони хожі, вони не можуть жончити своїми краями, то квазікраї, то квазіпанство, то недопанство. Як так можна? Już tyle lat przeszło i dopiero nie może jeszcze ten mózg słowiański opanować duchownie, moralnie, etycznie, politycznie. W żadnej branży on nie może opanować siebie i pokazać, że to godna, dostojna nacja. Królewa sędziów lewackich, sprzedawczynia Gerzów tak i mówi o sobie, że tak, ja idiotko. Бо я стала за Швецом, але я не стала за Швецом чи за Знічем. Так, воно особи так мови, що ну так, ну, бачите, як є. Так, ідіотизм, ну так, я така шуя. Але ж чи мовим, що вони не шуї, що вони нормальні, вони супер, вони філософічні, вони щось там випередаляємо так на колок. Але на правді, як то може бути так?